Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Dzisiaj mam bardzo specjalną kobietę przy sobie. Przy mnie jest Agata Korneluk i myśmy się poznały w bardzo niecodziennych okolicznościach, jak z większością moich gości, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to po prostu kliknęło tak, o. Dostałam serduszko pod którymś z moich postów na Insta, gdzie ja po prostu normalnie nie wchodzę na te profile tych ludzi, a tym razem coś mnie tam popchnęło. I ku mojemu zdziwieniu tam jest Agata. Ja po prostu poczułam, że ja koniecznie muszę z nią zrobić ten odcinek. Agata, kochani, zajmuje się macierzyństwem na każdym jego etapie. To jest coach dla mam. Gdy się starasz o dziecko, gdy jesteś już w ciąży, gdy chcesz przejść przez poród lub jesteś tuż po, albo jeśli chodzi o poronienie, które przeszłaś, to Agata jest osobą, do której możesz uderzyć. Instruktorka hipnoporodu, terapeutka traumy porodowej. No i przede wszystkim właśnie no cudowna osobowość, z którą mam ten przywilej dzisiaj porozmawiać. Agata, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie, Sabina, i was również. W ogóle przepiękne jakby zaprezentowanie mojej osoby. Ja po prostu, jak to mówiłaś, miałam ciarki na całym ciele, bo to, czym się zajmuję, jest moją ogromną misją duszy i to po prostu we mnie aż kipi, aż jest to niesamowite. Także bardzo serdecznie dziękuję ci przede wszystkim za zaproszenie. To była w ogóle niezwykła historia, jak ja w ogóle kliknęłam to polubienie w ogóle w międzyczasie przez tak zwany przypadek, oczywiście przypadków. Właśnie, bo ja jakby tam poznałam tę historyjkę, ale ona... No właśnie, przypadki, nie? Tak, zostałaś mi polecona przez moją klientkę, która właśnie opowiedziała mi o tobie, a ja po prostu zajrzałam na profil i ja wtedy po prostu tylko kliknęłam kilka razy i leciałam z dzieckiem na spacer i po prostu tam się wydarzyło. Bo to ja czuję po prostu w kościach, że to jest przeznaczenie. Ja też. Także to było naprawdę fenomenalne. No ale to już jest jakby nasza historia. Teraz chciałabym może przejść do tego, żeby też dać coś tym ludziom, którzy będą nas słuchać dzisiaj, coś bardzo wartościowego. A zanim może dojdziemy do tych naprawdę bardzo ciekawych kąsków, to zaczniemy od tego, co czuję, że jest chyba najważniejsze, żeby wprowadzić. Agata, powiedz mi, jak ty doszłaś do tego, żeby być tu, gdzie jesteś obecnie i wykonywać to, co robisz i spełniać tę misję? Jaka jest historia, która stoi za tym wszystkim? Przede wszystkim zaczęła się ona 8 lat temu, kiedy staraliśmy się z mężem o dziecko i to po prostu nie wychodziło. I to nie wychodziło przez lata. Najpierw zaczęliśmy w męskiej energii chodzić po właśnie takich różnych klinikach bezpłodności, niepłodności. Ja zaczęłam po prostu szukać w sobie problemu, tak? No bo jak kobieta nie może zajść w ciążę tak naturalnie, bo odstawia antykoncepcję i wydaje jej się, że w drugim, trzecim, czwartym cyklu zejdzie w tą ciążę, no to jak nie zachodzi, to zaczyna sobie myśleć, dlaczego ja nie potrafię, dlaczego jestem, czy ja chyba jestem zepsuta, mam takie właśnie poczucie, tak, że coś ze mną jest nie tak, nie jestem do końca kobietą, czy coś po prostu jest we mnie zepsutego, a jeszcze jak do tego dochodzą jakieś historie z dzieciństwa, przekonania, brak wartości siebie i tak dalej, to jest tak, po prostu pewnie też historia. porównywanie, inne mają dzieci, ja nie mam, coś ze mną nie tak. Dokładnie. Więc tutaj ta historia po prostu wtedy się rozpoczęła, kiedy ja zaczęłam właśnie najpierw męskiej energii, tak, jeszcze jako mamusia dla mojego męża, która instruowała go i tak dalej, tak, ja przeszłam to wszystko. Natomiast w sumie to powiem wam, że jeszcze, tak sobie teraz mi przyszło, że jeszcze wcześniej to się zaczęło, bo to się zaczęło od momentu, kiedy ja strasznie nie chciałam mieć dzieci. Bo to był taki etap, więc ja to tak mówię trochę, może to trochę chaotycznie zabrzmi, ale w sumie to tak, to wtedy się zaczęło, kiedy ja strasznie nie chciałam być matką, bo uważałam, że będę złą matką, bo miałam takie albo inne wzorce. I wtedy poznałam mojego mężczyznę, który
podzielił moje przekonania, który też nie chciał mieć dzieci. Więc widzisz, to się nie zaczęło od momentu, kiedy postanowiliśmy się starać, to się zaczęło dużo wcześniej. Jak zaczęliśmy się starać, a nie wychodziło, no to znowu poczucie winy, Boże, dlaczego? Dlatego pewnie, że ja nie chciałam, to dlatego teraz Jasne. ja nie mogę zajść i to jest moja kara, tak? Karma i tak dalej, bo to jeszcze wtedy nie byłam w takich tematach około o rozwoju osobistym, duchowym, ale no i tak te myśli przychodzą, bo one przychodzą z automatu. Więc wtedy zaczęło się właśnie takie szarpanie się, walka, walka, tak? Bo tutaj ja idę do tego lekarza, tu do lekarza, tutaj mi wymyślają, bo ja mówię wymyślają, bo chcę, żebyście zrozumiały, że jak szukacie, to znajdziecie. Więc jak szukacie w sobie chorób, to one się po prostu będą znajdowały, a choroba nigdy nas nie definiuje, ale to może za chwilę. Więc zaczęłam szukać, tak? No to znalazłam Hashimoto, znalazłam PCOS, ale za chwilę znalazł się jakiś lekarz, który wszystko podważał i mówił, że nie, że to w ogóle nie ma żadnego problemu. Potem się zaczynało, a może pani ma problemy w małżeństwie, dlatego nie może pani zejść w ciążę. Ja zbulwersowana, bo wiecie, to trigger jest największy, kiedy no faktycznie kłócisz się ze swoim facetem, no bo to jest normalne, że tam też jest ogień i tak dalej, ale to już jest postrzegane jako coś złego, tak? Więc no tutaj bardzo dużo takich generalizowania, potem właśnie podważania tych diagnoz i po prostu wielki kołowrotek trwający 7 lat. 7, może 6, bo tak ostatni rok przed zejściem w ciążę, no to był taki już zupełnie w innej energii. No i tak, w sumie to powiem szczerze, że ja nie pamiętam do końca, kiedy to się stało, że ja zrozumiałam, że zejście w ciążę nie jest o zajściu w ciążę i o dziecku, tylko o mnie. Tak, pięknie to mówisz. Ja miałam kilka klientek, które jakby nie było ich może takim największym priorytetem być mamami, ale były na etapie starania się o dziecko i już zauważały przeszkody w tym. I już zaczynały gdzieś właśnie kwestionować to, co ty właśnie też mówiłaś, co jest ze mną nie tak, inne mają dzieci, ja nie mam. Bo to jest naturalne, to jest Tak, normalne, to tak pamiętam działa nasz właśnie. umysł. Pamiętam właśnie taki, szczególnie taki jeden przypadek, gdzie zaczęłyśmy ze sobą pracować i no, te tematy, którymi ja się zajmuję, to jest stricte seks. No, wiadomo, dzieci biorą się z seksu. No tak. Surprise! Ale to, jak bardzo one były zamknięte na swoje ciało, zamknięte na siebie, wewnątrz swojego ciała, to powodowało, że tam nie było wewnętrznej takiej zgody w ich energiach, w tym zastoju na to, żeby one mogły przekazać to życie dalej, przekazać życie w ciele dalej. Tam nie było tej zgody po prostu. I co było bardzo ciekawe, to skracając długą historię, to w momencie, kiedy one dobiły do takiego oryginalnego źródła własnego wstydu i tych takich traumatycznych przekonań i odpuściły to, to jedna z tych klientek, pamiętam, ona była już w fazie trzeciej czy czwartej próby in vitro i chyba miesiąc po tym, jak zakończyłyśmy już serię spotkań, napisała do mnie: myślałam, że spóźnia mi się okres i znowu będę miała problem, będę musiała regulować to hormonami. A się okazało, że jestem w szóstym tygodniu ciąży. I to był, i No, pamiętam to właśnie, jakie to było bardzo piękne, bo w jej przypadku naprawdę mocno pracowałyśmy przede wszystkim nad poczuciem wstydu, bo wstyd zamyka jak nic innego w emocjach. oj tak, bo no Ciało po wstyd prostu zamyka tak. jakby też przyjemność na seks, tak? No bo tutaj energia kreacji, to wszystko takie właśnie. No w ogóle w energii kreacji jest ważne to, żeby właśnie wyczyścić tak wstyd, żeby był Tak. przepływ, ale również takie karcenie siebie, tak? Takie szukanie w sobie problemów, tak? Tak. Albo takie w ogóle dogryzanie sobie, ten krytyk wewnętrzny. No tutaj historia po prostu bardzo długa. I ja to wszystko przeszłam, tak? Ja to przeszłam wszystko na swoim właśnie takim własnym przykładzie. I w sumie to właśnie nie pamiętam, wiesz, momentu, kiedy to się zaczęło jakby układać, że ja zaczęłam wracać do siebie, bo z rozwojem osobistym też miałam wcześniej do czynienia, ale to znowu było na zasadzie takiej, rozwijam się osobiście, jakby, żeby być bardziej pewna siebie, bo ja jako nastolatka byłam taką raczej ciągnącą nos po ziemi, bardzo niepewną siebie dziewczynką, z ogromnymi ranami też, może powiedzieć, dzieciństwa, tak? Chociaż teraz już rozumiem, skąd one się wzięły i dlaczego ja ich tak bardzo chciałam i potrzebowałam. Natomiast to wszystko było procesem.
trafiłam na przecudowną hipnoterapeutkę i właśnie przy terapii hipnozą można powiedzieć, że pozbyłam się, tak? Przepracowałam Hashimoto, przepracowałam pewność siebie, przepracowałam i różne inne choroby, które gdzieś tam moje ciało dotykały, bo tam było bardzo dużo skumulowanych różnych emocji. Ja to po prostu powolutku, powolutku uwalniałam, chociaż hipnoza potrafi... Jakby i tak, to było powolutku, ja to mówię powolutku, ale dla mnie i tak hipnoza to jest ekspres, bo to po prostu na jednym spotkaniu możemy zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja to rozumiem, bo moje procesy też zawierają w sobie metody oparte na hipnozie. Ja uwielbiam to narzędzie, właśnie ono totalnie otwiera, właśnie pomija się jakby ten taki logiczny umysł, który lubi wszystko kwestionować. Tak, dokładnie. I co więcej, kiedy się go pominie, potem robi się z niego przyjaciela dla siebie. W sensie, ty pracuj teraz dla mnie, bo było jakieś kuku w moim dzieciństwie, które teraz mi robisz. Ale można faktycznie to odwrócić. Ja uwielbiam ten stan i sama bardzo często korzystam w moich procesach z autohipnozy. Uwielbiam to i dzięki temu też mój rozwój nabrał takiego wspaniałego tempa. Także ta historia bardzo, bardzo ciekawych wspólnych mianownikach gdzieś tam pokrywa się u nas obu. No, Ale jakby. powiedz mi, jaki dla ciebie był twój poród z kolei. Właśnie, Tak, jakby... zaszłaś w chociaż wiesz co, ja bym ciągle. chciała jeszcze przejść do Okay. tego poczęcia, wiesz, tego, co może ciebie też zainteresuje, a może i was również, bo skoro jesteście tutaj przy temacie właśnie seksu jako takiego, to ja bym chciała właśnie tutaj jeszcze o tym poczęciu porozmawiać, jeśli nie masz nic przeciwko, a o porodzie za chwilę, bo to też wiem, że Ja to jest bardzo i tak bym nawiązała ciekawe. pewnie do tego, w kwestii tego, jak bardzo No. ważna jest przede wszystkim przyjemność w poczynaniu dzieci. To też, ale właśnie to też takie łączenie się też z duszą dziecka i takim, takim właśnie taką przyjemnością cielesną, ale też duchową. Ale właśnie nie o tym, bo ja chciałam jeszcze powiedzieć, że mi w końcu dali na kartce tą diagnozę niepłodności. 4 miesiące przed poczęciem mojego dziecka dostałam na karteczce, że nie mam jajeczkowania. Że jestem po prostu zablokowana i nic się tam nie dzieje. Ja miałam okresy co 2-3 miesiące. Tam w ogóle się, tam było zamrożenie, tam było po prostu, nic tam nie było, tak? Nie było energii w moim łonie. I właśnie to chciałam bardzo, żebyście usłyszały, że ja wtedy miałam opcję. Ja nie chcę tylko, żeby to wybrzmiało, że ja teraz wszystkie was zachęcam do tego, żeby nie brać leków, ale ja po prostu nie wzięłam. Miałam wybór, albo biorę leki, albo idę do siebie. I ja nie chciałam iść po leki. Poszłam do siebie i zaczęłam pracować ze swoim ciałem. Myślę, że w bardzo podobny sposób, jak ty to robisz, bo gdzieś tam też przejrzałam twoje treści. I właśnie odblokowałam łono, odblokowałam tę energię, odblokowałam siebie i ja zaczęłam siebie kochać. Ja wtedy zrozumiałam, że dziecko nie jest mi potrzebne, żeby uzupełnić dziurę we mnie. Tylko, że ja mam dziecku dać życie. Ono mi nie ma nic przynieść, nic nie ma mi dać. Ja zaszłam ciarki po prostu na całym ciele. Ale to jest właśnie to, co jakby bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało. Tak, Bo dzieci my nie, nie jesteśmy. one nie są dla nas, one przychodzą na świat poprzez nas. Dokładnie, jesteś bramą dla duszy tego dziecka, między światem duszy a światem materialnym i ono nic ci nie przyniesie, a wręcz przeciwnie, pogłębi tą dziurę, jeśli ją masz w sobie, bo wtedy Właśnie. przestaniesz jeszcze bardziej o siebie dbać, bo to macierzyństwo jest przecudowne, piękne i wspaniałe i pełne po prostu mistycznych doznań, tak samo poród, ale właśnie to jest to, że zrozumienie tego, że dziecko przychodzi na ten świat po to, żeby się rozwijać dla siebie, a nie ma być dla ciebie uleczeniem. Mi to, ta perspektywa, jak do tego doszłam w trakcie mojej własnej medytacji, mojej własnej praktyki, to było po prostu ucho. Bo ja wtedy zaczęłam się zajmować sobą, zaczęłam się tymi dziurami zajmować, zaczęłam się zajmować przyjemnością, zaczęłam zajmować się swoim ciałem, zaczęłam je odżywiać, dbać, smarować, potem kochać. Pięknie. I to twoja historia potwierdza właśnie te moje klientki, które zaszły w szczęśliwą ciążę. Dokładnie. Zwracać uwagę na siebie. Ja jestem priorytetem, moje ciało jest Tak. dobre, ono mi służy, ono jest czymś
ono jest dla mnie portalem do doświadczania. Kiedy ona w końcu, no, ja wiem, że to wszystko się sprowadza do tego frazesu. Jak pokochasz siebie, to świat się zmieni. Tak, to już takie oklepane totalnie. Ale no właśnie, ale to jest frazes właśnie dlatego, że miał taką moc. Wszyscy w pewnym momencie to uwierzyli, a potem wszyscy zaczęli to powtarzać i wyprało się z oryginalnego znaczenia. I musimy to po prostu odkryć na nowo. Pewnie już właśnie w takich głębokich, indywidualnych doświadczeniach. Tak jak w twojej medytacji. Co bardzo ci dziękuję, że weszłaś mi w słowo, przerwałaś i wróciłaś do tego. Bardzo ci dziękuję, bo ta historia rzeczywiście jest niezwykła. I naprawdę, tak jak wspomniałam, potwierdza właśnie te doświadczenia, które miały moje klientki z kolei, gdzie efektem ubocznym ich miłości do siebie było dziecko. No tak, bo przecież energia kreacji, energia życia właśnie bierze ze źródła miłości, ze źródła tego właśnie, że to miłość zasila tą energię. Nie jest nic odwrotnie, tak? Ta energia kreacji nie popłynie, jeśli nie ma tej miłości, nie ma tego dzbanu, nie ma tego źródła w sobie. Jeśli je odkryjemy, oczyścimy i oczyścimy ten przepływ, to dopiero będzie po prostu płynęła kreacja. Bez tego po prostu jest blokada i koniec. Oprócz tego jeszcze inne blokady podświadomości pod tytułem różne przekonania i tak dalej. Natomiast to już myślę, że to są tematy na sesję indywidualną z tobą albo ze mną, niż po prostu tutaj opowiadanie o konkretach. Tak, więc teraz mogę przejść do porodu. No właśnie, jakie to dla ciebie było jako kobiety, która przeszła tyle, przeszłaś tak dużo i w końcu rzeczywiście nawet po tym momencie, kiedy dostajesz kartkę, jesteś niepłodna, sorry, nie? I zachodzisz w ciążę, tą upragnioną, tą wymodloną i potem dzieje się ten poród. Jakie to dla ciebie było, powiedz? Cała ciąża była czymś niezwykłym, mistycznym i takim momentem, że ja miałam takie wglądy w siebie. To był taki moment rozwoju mojego, że to prowadziło do tego celu, który musiał, jakby nie mogło być inaczej. To musiało być totalną przyjemnością, to musiało być ekstazą. I ja jestem przekonana, że mój poród nie różnił się od tych innych porodów szpitalnych. Bo ja rodziłam w szpitalu, to nie było, wiecie, nie wiem, w basenie na środku salonu ze świeczkami, kadzidłami i dulą, która była koło mnie. Nie, ja rodziłam sama na sali szpitalnej, razem z położnymi, które widziałam pierwszy raz na oczy, więc tak naprawdę mój poród nie różnił się pod tym kątem, jak to wyglądało z zewnątrz, niczym. Ale to, co się działo we mnie, to było tak ekstatyczne i tak cudowne. Że pamiętam, jak potem, ja w ogóle byłam w takiej ekstazie, że ja nie wiedziałam, co się w ogóle dzieje, tak? Bo to był moment, no seks tego nie da. A jak powiedziałam to wczoraj mojemu mężowi, to powiedziałam, to stwierdził, że jestem wariatką. Ale słuchajcie, poród to jest, jeśli odblokujemy, wiecie, te pokłady przyjemności w sobie, w swoim ciele, otworzymy się na tą przyjemność w sobie, przestaniemy wierzyć, że poród boli, bo to jest, wydaje mi się, największa zaraza naszych czasów, bo po prostu ktoś nam wgrał kiedyś program, będziesz w bólach rodziła. My to przyjęłyśmy i teraz powtarzamy to, a gdybym ci powiedziała, że poród nie boli, tylko po prostu dałaś się nabrać. Nie, generalnie to, co mówisz, jest przepiękne i bardzo ci dziękuję, że się tym podzieliłaś, że powiedziałaś to głośno, bo ja również miałam w sobie bardzo głęboko przekonanie, że poród musi boleć. Ja mamą nie jestem, ale moje przekonania odnośnie do ciąży i porodu były naprawdę no, fatalne i dziś po wysłuchaniu wielu doświadczeń kobiet, które już to mają za sobą, i przede wszystkim tych, które prowadzą kobiety właśnie w porodach i one mówią wprost, to może być największy orgazm twojego życia. To może być coś, to jest coś, co cię nie zostawi taką samą, ale to, gdy działasz w zgodzie ze swoim ciałem, nie przeszkadzasz mu, a w pewnej chwili po prostu puszczasz tę kontrolę, to nie ma czegoś takiego, co jest równie wielkie, równie wzniosłe i jednocześnie zwierzęce. I tak samo można opisać naprawdę piękny akt seksualny, właśnie jak też poród. I jedno i drugie nie można oddzielać. To jest bardzo ze sobą oddzielać tego. związane.
jest bardzo ze sobą związane, bo tak jak seks, tak jak poród, no tutaj są stymulowane bardzo podobne miejsca w ciele i jeśli właśnie się na to otworzymy, po prostu naszą głowę, tak, zmienimy przekonania, no to tutaj się naprawdę może zadziać bardzo dużo. Jeszcze chciałam powiedzieć, wiesz, że właśnie mój mążek stał, bo on stał za drzwiami, on nie był przy mnie, jak właśnie to jest to, że naprawdę ja miałam taki poród, jak, nie wiem, większość kobiet. A on stał właśnie za drzwiami i mówi, że w pewnym momencie myślałam, że ty uprawiasz z kimś seks. Gdybym nie wiedział, że rodzisz, to w ogóle myślał, że w ogóle z kimś się stykasz. On lubi takie słowa. A ja tak popatrzyłam na niego i sobie przypomniałam, że faktycznie ja po prostu otworzyłam tak gardło i tak dźwięki wydawałam dokładnie takie same jak w trakcie orgazmu. I to mi dało do zrozumienia. Ja dopiero wtedy zrozumiałam, mój umysł zrozumiał, bo wiecie, ciało rozumiało, dusza rozumiała, umysł zrozumiał dopiero wtedy, kiedy mój mąż to powiedział, że to był orgazmiczny poród, że ja wtedy doznałam takiej ekstazy, że po prostu nigdy wcześniej i nigdy później już czegoś takiego nie doznałam. Chciałabym zadać to pytanie i czuję, że ono jest ważne. Dlaczego według Ciebie, Agata, na ten moment w kulturze, w której żyjemy, tak bardzo oddzielono kobiety od tej prawdy pod tytułem ciąża może być orgazmiczna, poród może być orgazmiczny, macierzyństwo może być największym seksualnym i spełniającym wydarzeniem Twojego życia? Jak myślisz, skąd to się bierze? Boją się u nas i naszej mocy. Kurde, wiedziałam, że to powiesz. Wiedziałam, że to Bo powiesz. Wiecie, jak my zrozumiemy, jak potężne jesteśmy jako kobiety, jako stworzycielki nowego świata, jako matki, które tworzą ten świat, bo my jesteśmy boginiami, które rodząc dzieci, wychowując je, tworzymy nowy świat. Jeśli nam da się, jakby odda tą moc, którą my mamy, no to oni się boją. Bo wtedy te dzieci będą miały zupełnie już inne przekonania. One przyjdą na ten świat i one z radością, z ekstazą i one tak samo będą chciały doświadczać życia. A przecież to jest niewygodne dla systemu, gdzie One, chcemy po jasne, one prostu nie, wszystkich tak. wstawiać w odpowiednie jakby grupy, tak? Nie będą szukały sposobów na unikanie problemów, ale będą szukały sposobów na przechodzenie wyzwań. Jasne. Dokładnie, więc no tutaj po prostu to jest niebezpieczne i dlatego po prostu w taki sposób jakby no jest nam odbierana ta moc, chociaż nie zostanie odebrana, jeśli my na to nie pozwolimy, ale że to ciągnie się tak bardzo pokoleniowo, bo nasze po prostu od początku tak naprawdę kobiety nie rozumiały swojej niesamowitej mocy. Jakby powiedzenie, ty jesteś boginią, ty jesteś Bogiem, ty stwarzasz nowy świat, to jest dla niektórych kobiet w ogóle takie odrzucające wręcz. Tak, brzmi to co najmniej dziwnie, dla niektórych wręcz obrazoburczo. Natomiast Zdaję sobie z tego sprawę, tak, ale no to, muszę co to mnie. powiedzieć, bo. Nie, jasne, jasne, oczywiście. Natomiast to, co mnie czasami, chyba mnie osobiście martwi, po prostu tak po ludzku martwi. To nawet gdy pracuję z kobietami, które, umówmy się, do mnie też nie trafiają kobiety, które gdzieś tam, no nie wiem, jakby dopiero rozpoczynają jakąś własną drogę, ale już są na jakimś etapie, po prostu idą dalej. Ale nawet pośród tych już naprawdę takich, które przeszły przez bardzo dużo, zintegrowały w sobie ogromną część swoich zacienionych miejsc, uwolniły wiele traum, mają niezwykłe, naprawdę wzmacniające przekonania, nawet pośród nich czasami, kiedy mówimy o tym, jak bardzo niesamowicie wzmacniające mogą być orgazmy, jak bardzo kreatywną i silną mają moc. I też o tym, że porody mogą być orgazmiczne, że one nie muszą być przechodzone w szpitalach, jeśli tego nie chcesz, że można uprawiać seks w czasie porodu, że można pobudzać się wewnętrznie w A czasie nawet porodu. Tutaj fajnie jest w ogóle stymulować łechtaczkę, tak właśnie. jeszcze się wtrącę, bo to jest oksytocyna, endorfiny, które po prostu rozkręcają poród. Tak samo Właśnie. seks, na przykład w tych pierwszych fazach porodu, kiedy to się w ogóle zaczyna, no ja tego nie doświadczałam, ale no wiem, że tak jest, to po prostu seks z wytryskiem jest to też pobudzenie, jakby zmiękczenie szyjki macierzystej.
macicy. To jest w ogóle uzasadnione, no wręcz naukowo, że te prostaglandyny zawarte w nasieniu rozkurczają i rozszerzają szyjkę. I dzięki temu poród jest łatwiejszy. Właśnie, a dodatkowo, jeżeli jeszcze zadbać o kobiecą ejakulację na ten moment, to jeszcze odżywia wszystkie tkanki wewnętrzne wyściełające waginę i to jeszcze pomaga po prostu w tym przechodzeniu przez te skurcze, co jest fenomenalne. Dokładnie. Ale tego się po prostu, to jesteśmy tak odłączone od tego, że nawet jak rozmawiam z naprawdę światłymi kobietami, to niektórym, co? Co? Ale co ty gadasz w ogóle? To jest fenomenalne, naprawdę. Ja jestem pełna, chwilami jestem zdumiona, chwilami jestem pełna niemalże takiego respektu i podziwu, jak bardzo można oddzielić nas od naszej natury. Jak bardzo można nam wbić, że nie, że jesteśmy po prostu słabe, się nie znamy, nie umiemy, musimy się poddać lekarzom i lekom i w ogóle. Jak już się nie da, to się nie da, trudno, my nie mamy tej mocy. Ja jestem pełna podziwu, jak bardzo daliśmy sobie wybrać umysły i dalej w to wierzyć, bo oczywiście, że zawsze znajdziemy dowody na przekonania, w które uwierzyliśmy. Tak, ale zobacz też, ja ci się, przepraszam, wtrącę może, bo tak bardzo Oczywiście. Potrzebuję to powiedzieć. Zobacz, gdzie to ma źródło. To ma źródło prastarych zapisach. To ma 2020 czy więcej lat. Tak. Ja mówię o tym, że tam jest po prostu, że nawet więcej w sumie, bo no, Biblia, tak? Adam i Ewa. Zobaczcie, jak to jest stare. Jak, zobacz w ogóle, gdzie to ma podłoże? Jak dawno? Cały po prostu, cała nasza kobiecość. Kobieta jest winna. Złu całego świata. Więc to poczucie winy się za nami ciągnie po prostu pokoleniowo. Będziesz w bólach rodziła. I to samo, to jest tak głębokie, to wręcz, wiecie, to jest tak, że nawet jak się wyrwie to wszystko z korzeniami, to te malutkie korzonki tam jeszcze pozostawają. W moim odczuciu w ogóle, może też się ze mną zgodzisz, Agata, choć chciałabym poznać twoją myśl, to jest tak głębokie i my tego się nasłuchałyśmy tak bardzo i tak mocno, w ogóle pokoleniowo wstecz, że my już nawet nie wiemy, że to jest. Jest takie, my niby jesteśmy w szkole uczone tego krytycznego myślenia, że to był Adam i Ewa, że to było dawno temu, że to są jakieś teksty religijne i w ogóle to jest dawna nieprawda i tak dalej, każdy jest wolny i może mieć swój wybór i tak dalej. I my już nawet nie wiemy, jak głęboko w naszym systemie to siedzi. My niby wiemy, że to jest bujda, ale czy naprawdę? To jest zapisane w naszych komórkach, w naszej pamięci komórkowej, bo to wszystko się niesie z pokolenia na pokolenie, czyli tak naprawdę jeśli jedna kobieta 2000 lat temu wierzyła, że jest winna złu całego świata, a potem niosła to dalej, jakby rodziła córkę i kolejną, i kolejną, i kolejną, to po prostu to już jest tak głęboko w tych zapisach komórkowych, w zapisach DNA, te informacje, że nam teraz jest bardzo trudno to zmienić. Natomiast my możemy to zmienić. Tak, oczywiście, że możemy. Natomiast no, mało tego, bo przecież trauma jednej kobiety nie musiała być przekazywana poprzez geny do jej dzieci, ale przez na przykład to, że jej cierpienie było obserwowane przez innych ludzi. I tu neurony lustrzane po prostu, nie? Że Dokładnie. współodczuwamy, jesteśmy ludźmi i współodczuwamy i jeżeli komuś się coś dzieje, to my automatycznie to też trochę czujemy. Ja myślę, że dobrze to obrazuje taka sytuacja, kiedy oglądamy kotki w internecie i jest albo kiedy widzimy jakieś takie, nie wiem, straszliwe przypadki wypadków gdzieś drogowych w internecie albo w telewizji, jest takie Tak, już aż czujemy. się... My to już czujemy po prostu, więc jakakolwiek informacja o jakichś przykrych nadużyciach cielesnych wobec kobiet, o jakichkolwiek takich tekstach, które temu towarzyszą i tu jakiś klasyk podał, nie wiem, po co szłaś, nie wiem, tam ciemną nocą do domu, o tej porze ubrana tak. To wystarczy, żeby w małej dziewczynce albo nastolatce, czy w ogóle kobiecie w jakimkolwiek wieku wywołać taki dyskomfort, że to się zapisze, że to się po prostu zapisze. Tak, ale wiesz, tutaj też kiedyś usłyszałam i to bardzo ze mną zarezonowało, że tak naprawdę my jako dzieci, no, my też odbieramy te właśnie takie niewerbalne, czyli nie tylko, że ktoś ci powiedział w taki sposób, ale nawet pomyślał, to energetycznie ty już to odebrałaś, tak? Czyli na przykład
Nie, już teraz chyba się nie będę zatrzymywała na przykładach, ale po prostu, no, jeśli nawet ktoś pomyślał, że coś się stanie, albo coś jakaś jesteś, tak, ale nie powiedział tego nawet, to i tak odebrałaś to na poziomie Tak, subtelnym. tak. Ja mam masę moich klientek, które jak prowadzę właśnie procesy hipnotyczne i szukamy tego momentu, chwili, sytuacji, kiedy coś tam zaczęło się w nich już kiełkować i teraz wpływa na ich życie, to były sytuacje, które nie dotyczyły jakiejś takiej traumy fizycznej, czy jakiegoś krzyku, czy czegokolwiek takiego. To dotyczyło często sytuacji, w której mojej mamy nie ma i jak wraca do domu, to ona ze mną na przykład nie rozmawia. I co ja w tym momencie sobie koduję? Co ja w tym momencie sobie pomyślałam o tym, że ona sobie o mnie pomyślała? Czuję od moich rodziców, albo czuję od moich tych ludzi, którzy gdzieś tam dookoła są wokół mnie, jak mam, nie wiem, tam 3, 5, 8 lat, czuję coś od nich. I czyli ze mną jest coś nie tak. Czyli ze mną jest coś, co no, wpływa na nich, że oni tak na mnie patrzą, a to coś tutaj rzeczywiście ze mną jest nie tak. I to wybitnie mocno odbija się właśnie na seksualności, bo tu naprawdę, tu wystarczy spojrzenie, bo o tym się nie rozmawia często. Dawniej w ogóle się nie rozmawiało. Więc nie wiem, dajmy na to, miałam klientkę, która opowiadała, że no, podczas jednej ze scen, gdzie po prostu szła się przebrać i wracała do pokoju przez miejsce, gdzie siedział jej dziadek i jej wujek i oni tam sobie pili wódkę i ona tylko przeszła tam obok. A oni spojrzeli się na nią i ona wyczuła w tym spojrzeniu po prostu tego wujka. Ona wyczuła w tym spojrzeniu takie coś, że on się spojrzał na jej biust, taki ledwo rosnący. Tam nie musiało być nic, tam wystarczyło to spojrzenie. Ale tam była energia, wiesz, tam Tak, była była myśl, energia. która, myśl, która też została wypowiedziana do przestrzeni. No i po prostu my na poziomach tych subtelnych my to odbieramy. Można w to nie wierzyć, można w to wierzyć, ale jeśli nawet w to nie wierzymy, to i tak to działa. To nie ma. To potwierdzają właśnie doświadczenia moich klientek. Myślę, że twoich również, jak dobijacie do takich właśnie Tak. tych takich naprawdę takich podstawowych przyczyn na dzisiejsze przekonania. Ale powiedz mi może, Agata, co w tym dzisiejszym świecie, tak jak na to patrzysz, jak to obserwujesz, jak słuchasz swoich klientek na przykład, to co cię w tym może niepokoi czy frustruje najbardziej, jeśli jest coś takiego? To jest bardzo trudne pytanie. Bo pierwsze co, to nie, przecież mnie nic nie frustruje, nic mnie nie denerwuje, więc ja tutaj w ogóle czuję swój jakiś znowu schemat. Okej, okej. Ja jestem grzeczną dziewczynką, mnie tam nic nie denerwuje, Teraz ale... striggerowałam, okej. Ale bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Bo ono mi dało do zrozumienia, że tak, to mnie frustruje najbardziej, że mamy jeszcze, bo to ja czuję, że to się bardzo zmienia i coraz więcej kobiet idzie w tą stronę, ale bardzo często mamy jeszcze takie przekonania właśnie i taki olewczy stosunek, tak, powiem to w taki sposób, olewczy stosunek do porodu, bo... Wydaje nam się, że to się zdarzy o tak o i tak jak wiesz, chcę powiedzieć to, że nie przygotuję się w żaden sposób, nie będę wiedziała jak, nie wiem, nie będę masowała krocza, a potem będę chciała, żeby ochrona krocza była. Nie będę się przygotowywała w pozycjach do porodu, a potem jak mnie położą na plecach, ja się nie sprzeciwię, no bo przecież lekarz ma rację. Jasne. Zawsze. Ja nie przygotuję się, wiem na przykład, o wiem, że istnieje coś takiego jak hipnoporód, ale ja nawet tego nie poczytam o tym, a nawet nie przysłucham żadnej relaksacji, no bo w sumie ten poród, jak moja mama rodziła, moja babcia rodziła, moja prababcia rodziła, to i ja urodzę. A to mnie frustruje, nawet teraz rosną we mnie emocje, jak to mówię. Frustruje i denerwuje mnie to, że my tak bardzo nie rozumiemy, jak poród ma znaczenie na całą resztę życia Całe naszego życie. Tak. dziecka. Amen. Dziękuję, że to mówisz. Masa Bo moich klientek właśnie. To jest o tym, że ono potem będzie wychodziło z domu i każde wyjście z domu będzie takie jak poród. Jezu, aż mam ciarki. Każda zmiana będzie jak poród. Każde wyjście do pracy, każda inicjatywa nowej rzeczy, każda rzecz to będzie po prostu taki jak poród. Chcę też powiedzieć o tym, że nawet jeśli ten poród był traumatyczny, trudny też dla dziecka, cesarka, teraz się robi bardzo dużo cesarek i tak dalej,
bo tak dziecko wybrało, tak? Bo to dziecko wybiera. To jest też misja duszy, to jest droga duszy i tak właśnie my wybieramy, jak się urodzimy. Natomiast jeśli kobieta wie, że boi się szpitala, boi się porodu, boi się bólu, boi się tego, tamtego, a i tak nic z tym nie robi, nie pracuje nad tym, nie chce nawet dać coś od siebie, a potem, przepraszam, że to powiem, ale narzeka na to, że poród był traumatyczny. Wiem, co chcesz powiedzieć. No to sobie myślę, kurczę blade. Miałaś czas na to, żeby o to zadbać. I ja wiem, że jeśli nie jesteśmy czegoś świadome, jeśli na przykład nie wiem, że jest coś takiego jak hipnoporód, nie wiem, że jest coś takiego jak masaż krocza albo tego. Wiem, na przykład nie wiem, nie wiem, że mogę się sprzeciwić lekarzom. Tak, dokładnie. Bo mogę nie wiedzieć tego, że mogę poprosić ich o wytłumaczenie, dlaczego mi to proponujecie, a dlaczego nie. I poproszę wtedy na przykład, teraz właśnie to jest temat mój gorący na Instagramie, że okej, jest mi proponowana jedna rzecz, a dlaczego? Jakie mam alternatywy? Co ja mogę zrobić? A jaka jest korzyść, kiedy to zrobię, a kiedy tego nie zrobię? Dyskusja, jak dorosły z dorosłym. Ale skoro tego nie wiem, nie mam tego, tej świadomości, że mogę, to nie jest to o tych osobach. To wtedy mnie nie stresuje, nie denerwuje, nie frustruje. Tu jest jakby okej, bo ta nieświadomość jest jakby tym momentem, że nie wiedziałaś, więc dziecko tak wybrało, jeśli ten poród był traumatyczny dla ciebie, to jest dla ciebie moment do wzrostu, zapalnik do tego, żeby wreszcie pójść do siebie, bo to jest właśnie często ta trauma w porodzie, to jest taki wektor na ciebie i jak ty to wykorzystasz, to po prostu będzie całe twoje dalsze życie, bo jeśli przepracujesz traumę porodową, to też przepracujesz traumę dziecka i swojego rodu tak naprawdę. To jest niesamowite, co mówisz, ja aż mam ciarki na plecach, bo ja też, całe nasze. Naprawdę w moich procesach, gdy naprawdę sięgałam takich źródeł moich największych traum, to wielokrotnie wracałam do takich scen i momentów mojego własnego porodu właśnie, jak się rodziłam. I dla mojej mamy to było straszne przeżycie. To było parędziesiąt godzin w ogóle, gdzie ona nie wiedziała, co się dzieje, ci lekarze przychodzili, ona już słabła, ja potem się urodziłam tylko dlatego, że tak naprawdę któryś przyszedł i powiedział, za chwilę po prostu tam nie będzie czego ratować, nie? I tak... Ja byłam dosłownie wymuszona jakby tak na zewnątrz. Urodziłam się zdrowa, jasne, ale już na przykład nie oddychałam, nie? O, to ja podobnie. Byłam owinięta tak pępowiną, że nie oddychałam też po porodzie. I A ten mój głos właśnie... potem się tak zablokował, że całe życie nie mówiłam. To znaczy dokładnie, tak? Nie odbierz tego, czy nie odbierzcie tego dosłownie, tak? Bo ja mówiłam, tylko że nie wyrażałam siebie. Wyrażałam siebie, właśnie. Ja z kolei, no, tak jak wspomniałaś właśnie, tak jak poród jest tym czymś, co przekłada się potem na to, jak wygląda nasze życie, jak właśnie wychodzimy z domu, przechodzimy przez kolejne właśnie takie etapy, tak na mnie wpłynął w ten sposób, że jakakolwiek zmiana to była tragedia. Broniłam się rękami i nogami od jakiejkolwiek zmiany. Chciałam zmian, ale nie chciałam się zmieniać, tak? Chciałam jakiegoś właśnie czegoś dobrego, ale robiłam wszystko, żeby tkwić w miejscu. I to prowadziło do strasznych właśnie konsekwencji i ja nigdy nie połączyłabym tego w ten sposób. Nigdy, do czasu aż cofnęłam się do... Nie cofnęłam, zeszłam bardziej do poziomu cielesności, bo umysł, i często to powtarzam, umysł dawno wyparł to, co ciało i tak będzie pamiętać. Dokładnie. I to jest... I on musiał to zrobić. Jak się rodziłam, to było tak traumatyczne, tak ciężkie, że żebym po prostu oświrowała. Nie byłabym w stanie funkcjonować, więc nie byłabym w stanie przeżyć w ogóle tego. Więc musiałam się wyłączyć, tak jak każde dziecko zresztą. Ale potem faktycznie, schodząc do tego punktu, tego poziomu i opiekując się tą małą dziewczynką, którą byłam spoglądając też tak, z taką wdzięcznością i zachwytem na to, jak bardzo moja mama odwaliła kawał dobrej roboty wtedy i zabrając to dziecko do swojej rzeczywistości obecnej, to była energia zasilająca jak nic innego. I tu naprawdę... kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem to jest chyba ten pierwszy próg macierzyństwa, jaki trzeba przejść. Tak, ja też przeszłam swoje własne narodziny w hipnozie. I jak poczułam, jak bardzo nie mogę oddychać, jak to mnie blokuje, a jak to już odblokowałam, jak zdjęłam tą pępowinę z szyi tego dziecka, tak też energetycznie, bo to też, wiecie, to, że została zdjęta
to tam ona energetycznie dalej została. Tak. Więc jak ja to wszystko pozdejmowałam, robiłam to w kilku nawet turach, bo część, tak jakby zdejmowałam to etapami, partiami, bo to było tak silne. Natomiast no, to było coś właśnie niesamowitego, jak teraz potrafię mówić, tak? I siebie wyrażać i mówić o takich rzeczach, które kiedyś w ogóle bałabym się powiedzieć, że zostanę, nie wiem, oceniona i tak dalej. Teraz już zupełnie tego nie ma, ale to właśnie świadczy tylko o tym, że jak bardzo ten poród wpływa na nasze życie Tak. i całe życie. I ja dlatego właśnie mówię, to, że kobieta nie jest tego świadoma, no nie wiem, nie wie, że można inaczej, to okej. Okay. Ja potem zajmuję się takimi kobietami na sesjach traumy i one po prostu wzrastają, no, są piękne te procesy. Natomiast jeśli jest kobieta świadoma tego, że można inaczej, a tego nie robi, to po prostu we To jest mnie zupełnie aż. inna para kaloszy. No, to się zgadza. To jest zupełnie inna para kaloszy tutaj. To już jest takie naprawdę taki, myślę, że tak usilne chronienie własnego ego i tego komfortu, w którym się jest, żeby tylko i właśnie nie zmieniać tego, co wymaga, no, tego bólu, sorry, no ale rodzimy się w bólu. I każda zmiana czasami potrzebuje elementu bólu, z tym, że ten ból, jak już się jest naprawdę dorosłą osobą, to jest iluzja, to jest tylko wrażenie jakieś. Bo nam nic nie grozi fizycznie. Nie, Naprawdę przecież fizycznie ból nam nic nie porodowy, grozi. nawet jeśli odczuwamy ból porodowy, jeśli nasz umysł odbiera to jako ból, bo ja to tak mówię, że nawet jeśli to boli, to twój umysł może tego nie odbierać jako To jest ból i to interpretacja. można robić z hipnozą, tak? Tak, dokładnie. Natomiast jeśli czujesz nawet ten ból, to nie jest zły ból, bo ból Tak, dla właśnie. umysłu to jest moment, kiedy jestem zagrożona, grozi mi śmierć, grozi mi coś niedobrego, tak? Uraz. A ból porodowy, nawet jeśli on jest, to odbierany przez umysł jako ból, to wtedy on nie jest zły, to jest piękny ból, to jest mistyczny ból, to jest święty ból. Pięknie o tym mówisz, naprawdę. Bardzo podobnie myślę i mawiam o tym, jak ten ból, który towarzyszy momentom, kiedy jesteśmy autentyczni, zwłaszcza kiedy właśnie kieruję w procesach takiego otwarcia się na swoją seksualność i na taką zdrową, dojrzałą emocjonalnie relację. Tam też jest element dużego bólu. Z tym, że to jest rzeczywiście tylko interpretacja umysłu, że to jest zagrażające, że trzeba się bronić. I to zamyka głos, to zamyka właśnie też ciało na takie coś. I to de facto Dokładnie. jest cierpieniem. Unikanie Dokładnie. bólu jest cierpieniem. Po prostu. Tak. Pięknie to określiłaś, no. A powiedz jeszcze może, Agata, bo też mnie to ciekawi. Jak jako taka kobieta otwarta i gotowa na ciążę i macierzyństwo? Można pomóc sobie, żeby ta wizja się spełniła, i jaką z takich rad chciałabyś, żeby każda kobieta przyjęła? Uwierz, że to jest możliwe. To jest jedno z tych naprawdę mocnych, pięknych zdań, które są tak prawdziwe, że aż stają się frazesem, prawda? Aż po prostu we mnie to. Teraz się popłaczę. O, czuję to. A powiedz jeszcze może, co gdzieś jest może z takich właśnie twoich energetycznych dzieci, jakichś takich projektów, które gdzieś tam w tle u ciebie się dzieją, z czym wyjdziesz do świata za jakiś czas, jeśli chciałabyś się podzielić. Ogólnie teraz się zakończyła pierwsza edycja mojej szkoły spokojnego porodu, chociaż spokojny poród to nie jest taki, wiecie, właśnie. Jest Nie, Kuba, ja nic nie czuję. tak, tylko jakby ja mówię, że ten spokojny poród to nie jest dla grzecznych dziewczynek. O, świetnie.
Tylko właśnie takie, które chcą zachować w sobie wewnętrznie spokój, bo bardziej tutaj ja nazywając tą szkołę spokojnego porodu, miałam na myśli wewnętrzny spokój, a to, co robi ciało, to właśnie to, co czuje, tak? Czyli jeśli masz poczuć zwierzęcość, to czujesz zwierzęcość i ją wyrażasz. Zresztą poród, tak jak już też wspomniałaś, jest bardzo zwierzęcy. Jeśli my się połączymy z naszą tą wewnętrzną samicą, to jest po prostu wtedy, no, połowa sukcesu, jak nie więcej. Natomiast tak, szkoła się zakończyła, natomiast teraz nadal można sobie wykupić dostęp. Ja też stworzyłam taki pakiet dla kobiet, które rodzą w szpitalu, czyli taki właśnie typowo, jeden z modułów wyodrębniłam z tej szkoły spokojnego porodu o porodzie szpitalnym, o tym, jak rozmawiać z personelem medycznym, bo też te ostatnie wydarzenia, które się działy, one się dzieją cały czas, tylko co jakiś czas po prostu mówi się o tym w mediach. Więc bardzo mocno czuję, że mówienie o tym porodzie szpitalnym, o tym, jak w ogóle rozmawiać z personelem medycznym, jak w ogóle ich postrzegać, to jest szalenie ważne. Więc tak jak właśnie taki skondensowana wiedza o tym porodzie szpitalnym, bardziej w kierunku personelu medycznego, jest również w tej chwili dostępna i do tego jest hipnoza. Hipnoza ustawiająca jakby tak systemowo trochę energetycznie, tam w sumie kilka takich technik zawarłam, ale właśnie jest ustawienie tego personelu medycznego w kontekście energetycznym jako naszego wsparcia. I to faktycznie bardzo, bardzo pięknie działa. Natomiast w przygotowaniach jest, chociaż jeszcze tego nie mówiłam. Pierwszy raz. Bo tak, szkoła to jest taki ogromny kurs, tam jest i teoria o fizjologii porodu, ale też hipnoporód. Tutaj jest właśnie typowo kondensacja wiedzy o porodzie szpitalnym, a tworzę kurs typowo o hipnozie, hipnozie porodu, hipnoporodu i chcę go nazywać magiczny poród. To do mnie przyszło w ogóle całkiem niedawno. Brzmi naprawdę fajnie, brzmi fajnie. Tak, bo po prostu jest proste i na temat, tak? Więc to się tworzy i to będzie po prostu myślę, że po wakacjach najpóźniej będzie w ofercie. Natomiast tak czy siak już teraz jest mnóstwo medytacji, mnóstwo różnych hipnoz u mnie na stronie, także tam no, jest po prostu tego bardzo Pięknie. dużo. Pięknie, kochani, słuchajcie, jak jeżeli to wszystko, co słyszycie, to słuchacie tego z otwartym sercem, rezonuje to z wami. Agatę znajdziecie wszystkie linki do Agaty, do jej mediów, jej strony, jej Insta, to znajdziecie w opisie filmu. Ja to załączam na dole, a zanim jeszcze skończymy, moja droga, powiedz mi, lubię zadawać to pytanie. Ono może być trochę oklepane, możesz słyszeć je po raz pierwszy w życiu, ale co byś powiedziała takiej młodszej wersji siebie, gdybyś ją spotkała? Bardzo często w ogóle to pytanie ostatnio do mnie wraca, wiesz? Też w tym musi być w takim razie. Tak. Jak na nie odpowiadasz? Ja bym jej powiedziała, czy mówię jej, bo w ogóle mam z nią kontakt stały. Dobrze robisz, idź tą drogą. Fenomenalnie. Fenomenalnie. Jak Bo kontaktuję się właśnie z tą moją młodszą, to coś podobnego. Pewnie tego potrzebowałaś, ale ja jestem przy tobie, pamiętaj. Ja jestem potwierdzeniem, że można przejść to, nie? Tak, dokładnie. Ale tak samo też czuję, że to też chciałabym powiedzieć, że to, co chciałabyś powiedzieć w swojej przyszłej wersji siebie. Tylko, bo my cały czas też mówimy o tej przyszłej wersji siebie. Chcemy się z nią połączyć, żeby być tą właśnie lepszą, piękniejszą i tak dalej. A co gdybym ci powiedziała, że właśnie nie ma przyszłości i ty teraz możesz być, tu i teraz możesz być tą wersją siebie najlepszą i lepszą. To mnie zachwyciło, to co powiedziałaś. To mnie autentycznie zachwyciło. Jak do mnie to dzisiaj przyszło, to też mnie zachwyciło. To jest to, że jasne, mamy w sobie całą pulę tych wszystkich informacji, które składają się na nas. W naszych genach są zarówno wszystkie pokoleniowe traumy i cały ten potencjał. Cały ten potencjał już teraz, już w tej chwili. I z niego też można skorzystać. I to jest po prostu nasza biologia. My w genach mamy wszystko.
Tak, my już teraz możemy być tymi właśnie, którymi chcemy być w przyszłości, a tutaj po prostu należy robić takie małe kroki, tak, w codzienności, założyć super sukienkę, to też pięknie wyglądasz. Dziękuję. Więc to jest właśnie to, wybory, nasze wybory codzienności sprawią, że ta codzienność i nasza wspanialsza wersja siebie będzie już teraz. I tutaj Właśnie. już schowajmy sobie dziewczyny w buty takie, oj nie, no ja jestem taka przecież skromna. Nie, nie masz być skromna i miła, tylko masz być wyrazista i szalona i w ogóle, i jeżeli masz Masz ochotę. być sobą po prostu. Tak, dokładnie. Wreszcie zdejmij ze siebie to ubranie, te wszystkie warstwy, które zostały na ciebie nałożone, żeby wsadzić się w jakiś schemat bycia właśnie grzeczną dziewczynką, tylko po prostu zdejmij to z siebie i zobacz siebie tą taką, jaką jesteś. Tak I jest. taka jesteś perfekcyjna, idealna i doskonała, bo wszystkie Właśnie tak. błędy, które robiłaś, były doskonałe, tak samo jak wszystkie dobre decyzje były doskonałe, bo ty jesteś doskonała taka, jaka jesteś. Dostatecznie to, gdzie my byśmy były, gdyby nie fakt, że tak bardzo się połamałyśmy gdzieś kiedyś i wymyślałyśmy o sobie, że jesteśmy jakieś takie, nie wiem, niekompletne, niecałe, nie dość albo za bardzo i w ogóle. Gdzie my byśmy były dzisiaj w zasadzie, nie? Trzeba to też docenić. Po Tak. prostu do tego zmierzam. W każdym razie, Agata, ja bym chciała rozmawiać godzinami po prostu, ale chciałam po prostu przede wszystkim serdecznie Ci podziękować za to wszystko, co powiedziałaś. To był piękny odcinek i ufam, że to też no, zmieni trochę przekonania niektórych z nas na temat tego, jak może wyglądać poród, zajście w ciążę, otworzenie się na ciążę, na to, jak rzeczywiście, powiem to tak poetycko, usłyszeć pieśń tego dziecka, zanim ono jeszcze tu przyjdzie do tego ciała. I no, po prostu bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że po prostu wszechświat nas połączył w jakiś taki sposób zupełnie szalony. Ale właśnie no tak, tak jest i jak się otworzymy na to, to właśnie tak płynie, bo to nas prowadzi i łączy tą całość, bo my tak naprawdę no, jako kobiety też jesteśmy jednością. I ja niesamowicie Ci dziękuję za to, że jesteś moim lustrem i że ja mogę być Twoim. Jestem tym zachwycona i no po prostu dziękuję Ci jeszcze raz i kochani, do usłyszenia, do zobaczenia.